Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek z budowy mostów w grze Construction Simulator. No i proszę Państwa, doszło do takiej sytuacji, że musiałem wynająć drugi jakby zestaw ciągnika siodłowego z lawetą. A to po to, żeby pierdylion razy nie kursować, bo tutaj jeszcze ten jeden element został tutaj na u tego sprzedawcy, ale dwa jakby ciągniki, dwa zestawy z elementami stoją, jak widać, już tutaj na dole. No i teraz pytanie brzmi, czy jeżeli ja się rozłożę w tym oto miejscu, a tutaj mamy barierki, cholera, ja sobie może go w ten sposób ustawię, on trochę dalej, i spróbujmy ustawić go tutaj do pracy. No co ty? No, ach, jeszcze trochę za blisko. Dobra, czyli jednym słowem, no tylny by jakby tutaj dawał radę, ale ten przedni prawy nie da. Ustawmy sobie go mniej więcej w ten oto sposób. Też nie za blisko tutaj, żebym mógł manewrować. No i teraz? O, i teraz da radę, okej. Spoko. I będziemy, słuchajcie, ogarniać temat. Prawdopodobnie coś pójdzie na drugą stronę, ale z tego, co tutaj mamy, z tego towaru, ale jak na razie, no to musimy sobie to wyładować. Tutaj widzę, że są trzy elementy. Znając moje cholerne szczęście, to jeden z nich jeszcze pewnie został tam na tym placu u sprzedawcy. Natomiast wystarczy, że opróżnię jeden zestaw i będę miał zestaw wolny, to będzie można tam tepnąć go. No, dawaj. O, i weź mi to, synku, tutaj ładnie ułóż. Czekajcie, bo tak mi coś... Aha, dobra, nie, wiecie co, trzy części mamy na samochodzie. Dobra, no tak się zawiesiłem przez chwilę lekko, bo tak mi coś nie podpasowało i się okazało, że jednak dobrze wyczułem. Mamy trzy części na samochodach, więc zaraz to sobie zrobimy. Tylko weź, że się rusz, chłopcze, no. No. I jedziemy. Z góry to takie cienkie jest, cholera, i ciężko trafić. No dobra, ale sobie jakoś tutaj poradzimy. Ciekawy jestem, czy to się ułoży samo, czy trzeba będzie układać po umieszczeniu tych elementów tutaj. Ale mam nadzieję w tym wypadku, że się ułoży samo, bo szczerze trochę niewygodnie się manewruje tym dźwigiem. Dobra, to powinno być ok, ta pozycja. No dobra, tylko ten ostatni element mi jeszcze został akurat na tym zestawie. Ja tu sobie specjalnie wziąłem inny ciągnik siodłowy, Scania jest na tym wypożyczonym zestawie, no po to, żebym mógł sobie łatwo odróżnić, który jest mój, który nie jest mój. Oczywiście pod trójką, no to zaraz byłoby widać, nie? Okej. Dobra, spoko. Rozmieść komponenty. O, żeż ty, tego się właśnie obawiałem. No dobrze. Ciekawy jestem, czy ja stąd sięgnę. Myślę, że tak, powinienem. Tylko musimy sobie to odpowiednio wyteleskopować. Teraz weź tam, człowieku, traf, kuźwa, no. O, dobra, na zielono się kółeczko zaświeciło. To dobrze. Pyk. Nie jest źle, słuchajcie. Nie jest źle.
Zjeżdżaj, mistrzu, na dół. O, tutaj... A, dobra, wlazł. Elegancko. No dobrze. Coś jeszcze. Dobra, coś jeszcze, słuchajcie. Czyli dalej ciśniemy, tak? Tylko co tutaj? Ach, jest, okej. Okay. Już widzę, co trzeba robić. No powiem tak. Chciałem układać, no to mam, nie? Już jak pamiętacie, to ja powiedziałem, że jeżeli trzeba będzie samodzielnie ten most tutaj, te elementy układać, to ja się ucieszę. No to się cieszę, no. Jedyna rzecz, która jest, to taka, można powiedzieć, mało wygodna pozycja, umiejscowienie tego żurawia, ale dajemy radę, więc to nie ma to tamto, nie? Tylko obawiam się, że za chwilę trzeba będzie tamte dalsze też układać, więc zmiana pozycji będzie raczej tutaj wymogiem. 49% ukończenia inwestycji. Czy umieszczenie tego elementu spowoduje, że to będzie 50%, czy też nie? Zaraz się przekonamy. Nawet 52%. Okej. Okay. Dobra. Słuchajcie, zaczyna być nieciekawie, ponieważ to nam się oddala. Ja już mam praktycznie teleskop. A nie, jeszcze jedzie. Synu, pokaż, na co cię stać. Jak daleko jesteś w stanie sięgnąć. To już jest maksymalny wysięg. I teraz rzecz jest tego typu. Czy my tu sięgniemy? O kuźwa, mistrzu mój. Sięgniemy, dobra. Sięgniemy, słuchajcie, tylko trzeba będzie to naprawdę wysoko teraz podnieść. Od razu bloczek z hakiem idzie w dół. Nie widzę nawet tego kółeczka. No trochę tam widać, gdzie trzeba celować. Mówię o kółeczku, które jest tam przy tym elemencie, ale... Coś damy radę. Czyli tak na dobrą sprawę, to tak patrząc, to my będziemy musieli chyba tylko na jedną parę zmienić pozycję tego żurawia. Tak to damy radę. Kurde, weź te się. No tak będzie zdecydowanie lepiej. No i? O, poszedł. No tutaj to... Wiecie co? Czekajcie, kurde, ja mam pomysł. Ja mam pomysł, tylko trochę do góry daj. I zróbmy to może w taki sposób. Zacznijmy to opuszczać powoli. A czemu ty się nie opuszczasz? Dobra, ja tu może fotę bym pstryknął, co? Taki pomysł mam. Okej. Okay. Czyli to tak się chce ogarniać. No dobrze, no pstrykniemy. Nie wiem, czy ja ją wykorzystam, bo tak nie do końca mi się to podoba. Myślałem, że trochę inny widok będzie. Ale żeby tam dupy nie zawracać, no to już. Ciśniemy. Na miejsce. Ty do góry, bloczku. Zaraz coś przy dupcys. Jeżeli tak by mosty w realu budowali, to raczej by nic nie powstało. Tak sądzę. No dobra, jeszcze jeden element, bo mieliśmy tutaj kilka spraw technicznych. Z tym miniaturę. A teraz można cisnąć dalej. No dobra, zielone kółeczko poproszę. Będzie zielone kółeczko, czy nie będzie? No nie wiem, czy będzie, ale... O, jest! Jak już zacząłem wątpić, to się zrobiło. No, można i tak.
Prawdopodobnie będziemy musieli jeszcze wylewać tutaj asfalt, słuchajcie. Ale to prawdopodobnie, bo pewności nie mam. Pochwalcie się w komentarzach, ile czasu wam zajęła budowa tego mostu. Ci oczywiście, którzy już ukończyli, nie? Ach ty synu, patrz, kurde felek, tam już nie sięgnę. Nie ma szans. Trzeba będzie postawić żurawia tutaj na tej przeprawie, bo inaczej, no niestety, ale nie damy rady. No i teraz co? No i teraz mistrzu się tutaj schowaj ładnie, złóż się i ja go szybciutko tepnę, bo on mi się tepnie od drugiej strony dzięki temu i wjedziemy sobie tam, tamtędy. Dobra. Będziemy musieli sięgnąć potem po te ostatnie elementy. I umieścić je we wskazanych miejscach. Dobra, czyli tak, tutaj myślę, że jest spoko miejscowa. Jest w miarę szeroko. Chociaż ja go poprawię tutaj pozycją, tak żeby on równo stał, bo jak nie będzie stał równo, to gdzieś mi pewnie tymi podporami zahaczy. A to nie jest pożądane. No i co? O kurde. No nie. Dobra, tylna tam się nie zmieściła. Przednia by się jeszcze zmieściła, ale tylna nie. To weźmy go może trochę ten sposób ustawmy, o. Teraz, czy podpory tutaj... O, w taki oto sposób. I teraz, no jak? Elegancko. No i o to chodziło. Dobra, wyciągamy dziada. I zaraz te dwa elementy podepniemy. Umieścimy odpowiednio. No tutaj ja za bardzo nie jestem w stanie opuścić tego ramienia, bo nam będą przeszkadzały te podpory, więc trzeba zadziałać tutaj z wysoka. Ale sięgniemy. No, powiedzmy, że jest dobrze ustawione. No nie jest dobrze ustawione. O, teraz. I na miejsce. Jeszcze jeden element nam został. Ciekawy jestem, co tam dalej nam każą robić. No i dobra, 57%, czyli 5% to było ułożenie tego wszystkiego, ja cię kręcę. No dobra, teraz co? Teraz mamy dostarczyć dwie drewniane palety, dwie siatki zbrojeniowe i dwie palety betonowego szalunku na tamtą stronę, więc będziemy musieli złożyć żurawia, bo towar, jak widać, tam z tyłu mamy pod tym kucykiem pony, który jest na murze. Więc po prostu musimy się cofnąć żurawiem, tam go rozstawić i przenieść po prostu te elementy na górę. Co do skomplikowanych nie należy, ale zobaczmy, no ten most już zaczyna jako tako wyglądać, więc nie jest źle. Dajemy sobie radę.
No i nie mów, że się powiesiłeś, no kuźwa. Poważnie? Co on wyprawia? Weź się, chłopcze, ogarnij. O, a to ciekawa pozycja resetu. A wiecie co? A można i tak. Czemu nie? Dobra, niech i tak będzie. Rozstawiaj mi się tutaj. Pewnie, że tak. Ten pojazd poczeka. O, i my sobie tutaj sięgniemy elegancko. Znaczy, to generalnie to ja nie muszę tego pokazywać, bo to co? No to tylko położenie palet i później trzeba będzie kombinować dalej, nie? No, słuchajcie, mamy beton wylać. No i dobrze, i to wiecie co? Znaczy, dobrze... Tak się patrzę na to i... O kurde. No i ziemię się tu, kuźwa, pierdzielili, no. Jak się patrzę, to prawdopodobnie na każdy segment trzeba będzie beton wylać, no ale okej, okay, no niech im tam będzie, nie? Nie ma wyjścia, trzeba robić. Dobra, to ja teraz będę potrzebował tej pompy naszej. I... no dobra, przejedźmy sobie. Znowu jest nocka. Ale mamy już, słuchajcie, 61% zrealizowanej tej budowy, więc nie jest źle. Teraz tak, ja sobie ją ustawię gdzieś tutaj. I ona dosłownie może stać w tym oto miejscu, nie powinna jakby przeszkadzać nikomu. Natomiast jeszcze otworzę zbiornik i grucha nam jest potrzebna. Dawaj tę gruchę. Tam jedynie co, to beton uzupełnimy, bo ja nie lubię tak przeskakiwać z jednej maszyny do drugiej co chwila i jak już zajmę się, powiedzmy, betonowaniem, no to wolę, żeby gruszka była pełna. No więc szybki manewr i grucha już jest napełniona. No dobra, mistrzu, weź wykręć tam, synku, bo nie ma czasu, tutaj prace wykonywane są. No i teraz podjedźmy. Niewiele co prawda widać, ale myślę, że spokojnie damy sobie radę. Tylko ja ją chciałbym tyłem tak ładnie ustawić. No i dawaj. No jeszcze trochę. Nie poddawaj się. Dobra, i lej. Dobrze, beton nam się leje. Można przeskoczyć do pompy i ciśniemy. I tak prawdopodobnie każdą tutaj ten segment, każdy trzeba będzie tamten beton wylać, więc trochę roboty prawdopodobnie mnie czeka. Dlaczego ty się, kuźwa, nie rozkładasz tak, jak powinnaś, no? Co z tobą jest ciągle nie tak, no? Albo przyciski nie łapią w klawiaturze, albo nie wiem, może trzeba klawiaturę wyczyścić. Cholera wie. No i dobra. I teraz pytanie brzmi. Jak bardzo daleko sięgnę. Aha, w ten sposób. To jest najdalej jak mogę. No to lejemy. I tutaj teraz beton wylewamy. Ale prawdopodobnie, no ja tak obstawiam na 95%, że każą nam jeszcze asfalt tutaj ogarniać. To 10% dopiero jest. Kurde, ile tego betonu trzeba. No, trochę go trzeba tutaj wylać, zanim to kółeczko zrobi się białe. Więc ja nie mogę sobie tak za bardzo machać tym ramieniem.
No most musi być solidny, to fakt. Stąd może tyle tego betonu, ale ile to groszek pójdzie na to? Ciekawy jestem, czy oni nam odpuszczą tutaj wylewanie betonu na tych pozostałych segmentach, czy też nie. Ale jak nam kazali te kratownice każdą praktycznie ustawiać, to obawiam się, że jednak nam nie odpuszczą. Dobra, ciśniemy. Jeszcze nawet 50% nie ma, ale patrząc na to, że zostawiliśmy tylko tutaj po prawej stronie ten kawalątek, resztę damy radę wybetonować, to myślę, że na spokojnie nie trzeba będzie zmieniać pozycji naszej pompy, tylko sobie to tutaj ogarniemy. Już dawno betonowania nie pokazywałem w całości. Takich elementów, chociaż nie, no przy tym placyku to tam żeśmy się bardziej męczyli z betonowaniem niż betonowali, ale coś tam było rzeczywiście. Co, maszyna jest pusta? Co ty pierdzielisz? A, bo ja pewnie nie wylałem. No tak, nie leję. Teraz lej. Nie nerwuj ludzi. Praca w re. No i dobra, ciśniemy dalej. ...63% wylanego betonu, no prawie 65%, o już jest. Ciekawe, czy dwie gruchy wystarczą na to? Dobra, 83%. Cofniemy sobie jeszcze trochę to ramię, żeby nam było wygodnie. No i ciśniemy. No już niewiele brakuje, 1% dosłownie i jest. I jest, słuchajcie, no i co? No i tak jak mówiłem, no trzeba będzie beton wylewać, ale oszczędzili nam tutaj trochę pracy, bo tam dalej każą beton wylać. Także ja to już, słuchajcie, zrobię poza odcinkiem, a wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zostawcie lajki, subki, oczywiście sekcja komentarzy należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.